Chyba to kręci o to. Nóżki wyciągnął, chyba wie jak. Rzepina i w imieniu dyrektora zespołu szkół w Rzepinie serdecznie dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszy koncert, który odbywa się z okazji 11 listopada. W patriotyczny nastrój wprowadziła nas oczywiście nasza jedyna, niezastąpiona, zawsze gotowa do działania Orkiestra Wojskowa z Żagana. Dzisiaj pod batutą Artura Rogulskiego. Panowie obawiali się, panowie i jedna pani, przepraszam, obawiali się, że publiczność rzepińska już jest tak zaznajomiona z repertuarem orkiestry, że postanowili przyjechać do nas z zupełnie nowym programem. Usłyszą dzisiaj Państwo utwór napisany specjalnie na dzisiejszą uroczystość, skomponowany przez dla mnie wielkiego artystę Jakuba Kotowskiego, Symfonia Niepodległości. Panie Jakubie, proszę się pokazać. Usłyszymy dziś Symfonię Niepodległości, dyrygent Artur Rogulski, solistka Jagoda Mikołajczyk w narracji Grzegorza Bugaja, kompozytora już Państwo poznali, opracowanie tekstu nieobecna dzisiaj fizycznie, ale na pewno obecna sercem pani Ewa Lukas-Janowska. Życzę potężnych wrażeń. Walczyliśmy od wieków i wtedy, gdy Bolesław Chrobry umacniał gród w Krośnie nad Odrą i wtedy, gdy razem z Ottonem III pielgrzymował do świętych Wojciechowych relikwii w Gnieźnie, a także i wtedy, gdy wkładał na skronie koronę piastów. Dzielnych wojowników w gronie, straszny sąsiadom, dla poddanych dobry. Koroną przodków okrył swoje skronie Bolesław Chrobry. Na pamięć, gdzie się Polacy zagnali, jakie z Czech, Niemiec odnosili łupy, bije na Dnieprze i ossie i w sali żelazne słupy. Był to król dobry, w boju tylko srogi. Był sprawiedliwy i karał swe wolę, pod nim bezpiecznie i kmiotek ubogi orał swe pole. Nie dziw, że kiedy poległ w ojcu w grobie, zdziaławszy tyle dla szczęścia i chwały, nieutulony i w ciężkiej żałobie, płakał lud cały. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, Twe Twego Syna, Gospodzina, Matko Zwolena Maryja. Zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela czciciela pożyczę, usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. Słysz modlitwę jąż nosimy, a dać raczy Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Renesans, humanizm. Kult starożytnej Grecji i Rzymu sprawił, że oprócz nowych kanonów życia zmienił się całkowicie sposób myślenia. Wykształceni na włoskich uczelniach Polacy coraz bardziej utożsamiali się z własnym krajem. Chcieli myśleć i mówić po polsku. Należał do nich także nasz największy poeta niepodległej Polski, Jan Kochanowski. Choć rozkochany w kulturze antycznej i włoskiej, czytający Petrarkę i Dantego, utrwalał się w przekonaniu, że poezja powinna rozwijać się w języku ojczystym. Się na królewskich dworach Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego jako pierwszy doszedł do niepospolitego mistrzostwa we władaniu mową ojczystą. Tworzył utwory publicystyczno-polityczne, hymny, pieśni, treny, psalmy czy wreszcie fraszki. się potomkowie dawnych rycerzy, dzięki królewskim nadaniom za zasługi poniesione w obronie ojczyzny, zaczęli tworzyć stan ziemiański, osiedlając się na wsiach, a sielskość stała się sposobem na życie. Jan Kochanowski tworzył wiele fraszek już po opuszczeniu krakowskiego dworu Zygmunta Augusta. Posłuchajmy jednej z nich, pisanej w rodzinnym Czarnolesie. Tymczasem wąsa podkręcał. 12 września 1683 roku w noc poprzedzającą starcie armie sprzymierzonych zajęły strategiczne pozycje na wzgórzu Kallenberg pod Wiedniem. Na prawym skrzydle stanęło wojsko polskie pod dowództwem naczelnego wodza króla Jana III Sobieskiego. Wojsko to było wyjątkowe, bowiem jego trzon stanowiła husaria. Ciężka jazda zbrojna, uzbrojona w piki, szable i koncerze, a zwłaszcza w skrzydła montowane do siodeł, a później na pleczników kirysów. Całości dopełniały skóry tygrysie, wilcze lub lamparcie noszone przez rycerzy. skrzydeł płoszył konie i budził paniczny strach od działań przeciwnika. Tak też stało się pod Wiedniem. Zwycięzcy spod Gierkolbu w zmasowanym ataku roznieśli w puch armię turecką, zmuszając ją do panicznej ucieczki. W ręce sprzymierzonych dostał się cały obóz wielkiego wezyra Kary Mustafa, a Polakom przypadły najcenniejsze namioty, wypełnione bogatymi kowiercami, makatami, jedwabnymi obiciami, misternej roboty sprzętami, kosztownościami i bronią. Po odbytym w Wiedniu triumfie wozy zaprzężone w woły, konie i wielbłądy ruszyły z bezcennymi zdobyczami do Polski. Wiktoria wiedeńska na wiele lat odepchnęła tureckie zagrożenie, broniąc chrześcijańską Europę przed zalewem islamu. Żewuski, Branicki, Poniński przystąpili do magnackiego spisku Targowicy w celu obalenia. Na czele stanęła caryca Katarzyna. Francji zajaśniała pełnym blaskiem gwiazda Bonapartego. Z jego osobą Polacy łączyli wielkie nadzieje. Początkowe zwycięstwa Napoleona obracały się w klęski, które przypieczętowało Waterloo. Cesarz Napoleon abdykował. Już chory został wydany Anglikom i internowany na wyspę Świętej Heleny, gdzie zmarł. Kongres Wiedeński przypieczętował rozbiory Polski. Po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość. Jednak już w 1920 roku na nasz kraj runęła bolszewicka nawała. Polskie legiony, komendant Piłsudski, spektakularne zwycięstwo zwane cudem nad Wisłą. Zwyciężyło życie. To było tylko 20 lat wolności. W 1935 roku zmarł Józef Piłsudski. W Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler. Zaczęto tam realizować program zagłady narodów, a zwłaszcza polskiego i żydowskiego. Na polskiej ziemi powstawały hitlerowskie obozy śmierci. Nad Europą zaczęły dymić kominy krematoriów. Początkowe zwycięstwa armii hitlerowskiej zaczęły przeradzać się w klęski. Pola bitewne zaścielały ciała poległych niedawnych władców świata. Nadchodziła wiosna 1945 roku. Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Tobruk, Normandia, Arnhem, Monte Cassino, Berlin. polityczny Europy kształtowała zwycięska trójka: Stalin, Roosevelt i Churchill. W słonecznej Jałcie na Krymie znowu podzielono Europę na wolny świat i sowiecką strefę wpływów, aż narodził się zapoczątkowany w 1980 roku ruch Solidarność, powodując rozpad bloku sowieckiego. Nareszcie, po tylu latach zmagań, byliśmy wolni. Dziś traktujemy wolność jak powietrze. Po prostu jest, ale nic nie jest dane raz na zawsze. Brońmy jej i dbajmy o nią, bo jak żyć bez powietrza? Symfonia Niepodległości pod batutą Artura Rogulskiego, Orkiestra Wojskowa z Żegania. Solistka jedyna niezastąpiona, która była w stanie to zaśpiewać, Jagoda Mikołajczyk. Zapraszam również kompozytora pana Jakuba Kotowskiego. No i pana Grzegorza Bugaja, oczywiście tutaj na środku, proszę się pokazać. Jest jeszcze jedna osoba, proszę państwa, której należą się wielkie oklaski, o której nie wspomniałam na samym początku. Słyszeli państwo tą piękną partię na organach na zakończenie. Proszę państwa, ja przywitam ponownie w naszych progach naszego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego Jakuba Gościniaka. Panie burmistrzu. Ja symfonię usłyszałem po raz pierwszy, ale to chyba nic dziwnego, skoro pani Sylwia powiedziała, że została skomponowana specjalnie na tą okazję, to znaczy na okazję 11 listopada, czyli dzień, w którym upamiętniamy odzyskanie niepodległości. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Z całego serca bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze widowisko. Dziękuję serdecznie. Tak, to będzie stosowne, żeby kwiaty mężczyznom wręczyła pani dyrektor. Kompozytor Jakub Kotowski. Narracja Grzegorz Bugaj. I dyrygent Artur Rogulski. Bardzo serdecznie dziękuję Orkiestrze Żagańskiej. Poprzednio powiedziałam, kiedy grali z Amerykanami, że sercem to są orkiestrą naszą Rzepina i mam nadzieję, że to nie był ostatni koncert i tych niesamowitych wrażeń będą państwo nam dostarczać jeszcze nie raz. Państwu wszystkim, którzy, rodzinom kadetów, mieszkańcom Rzepina, bardzo serdecznie państwu dziękuję, że uczestniczyliście w tej uczcie duchowej, artystycznej, że jesteśmy razem i już dzisiaj zaczęliśmy świętować niepodległość naszej ojczyzny. Niepodległość, wartość naczelna największa i warto to święto. Serdecznie Państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru orkiestry raz jeszcze. I jeszcze pan Artur Kotowski, zapraszam. Przepraszam, Jakub Kotowski. Czasami nasze pomówki są godne stylu droga, bo o czym chciałem powiedzieć. Słyszymy przez dawnych naszych poetów, takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieżychowanie. I akurat tak się dzisiaj fajnie składa, że dyrygent kapelmistrz dzisiejszej orkiestry to kiedyś, jak byłem nauczycielem w szkole muzycznej, to był nasz uczeń. Więc brawo dla Artura Rogulskiego. Tym bardziej jestem dumny, że kiedyś, 10 lat temu pracowałem w szkole, nasz absolwent, a dzisiaj wspaniały kapelmistrz, jakże wspaniały jeszcze panowie i pani Aszu. Przepraszam, że nie po kolei wymieniam. Bardzo wam dziękuję. No cóż, dzieło mojej wielkiej miłości do ojczyzny i myślę, że jeżeli ktokolwiek gdzieś poczuł jakieś wzruszenie, to jest dla mnie to największą radością. Tym bardziej się cieszę, że na tej ziemi ten utwór jest wykonany. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, udało mi się w międzyczasie wynegocjować jeszcze krótkiego pisa, który rozrusza nas, bo przecież to nie jest koniec wieczoru. Będzie jeszcze jeden. Tak widzę, że nasz dyrygent się zastanawia, zagrać, nie zagrać. Ja proponuję, żeby zagrać, prawda? Czy ma być patriotycznie?